Konstytucja biznesu to pakiet pięciu ustaw, które zostały przyjęte w 2018 roku. Wśród nich najważniejsza to prawo przedsiębiorców i właśnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało OSR Expost, czyli ocenę skutków regulacji Expost do pakietu tychże pięciu ustaw, w szczególności do prawa przedsiębiorczości, do prawa przedsiębiorców i czym jest taka ocena i dlaczego to jest ważne. Taka ocena pozwala stwierdzić, jak te przepisy funkcjonowały w praktyce, czyli jak przedsiębiorcy i urzędnicy oceniają funkcjonowanie tych przepisów, jak one działały, czy się sprawdziły. Taka ocena została przeprowadzona dopiero kilkanaście razy w ciągu ostatnich 5-6 lat. W związku z tym jest to bardzo rzadki element procesu legislacyjnego. Natomiast jest to bardzo istotny element, i jako federacja jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że taki dokument został przygotowany i przekazany do nas do konsultacji. I co? Jako federacja dostrzegamy w tym dokumencie, jak możemy ocenić funkcjonowanie przepisów, które miały w istotny sposób poprawić pozycję przedsiębiorców względem urzędników, a także ułatwić prowadzenie nie, biznesu. Po pierwsze, nie, Ważna rzecz, jaką wprowadzono kilka lat temu, to był katalog zasad, które obowiązywały zarówno przedsiębiorców, jak i urzędników. Wśród nich najważniejsze to chociażby domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, a także rozstrzyganie wątpliwości co do prawa na korzyść przedsiębiorcy. W tym zakresie wydaje się, że czynimy zbyt wolne postępy w stosunku do tego, czego mogliśmy oczekiwać i czego się spodziewaliśmy, ale po części wynika to z Pewnego braku w obowiązujących przepisach, ale w innej ustawie, mianowicie w kodeksie karnym. Jest tam artykuł 231, który stanowi o przestępstwie urzędniczym i który może stanowić pewnego rodzaju blokadę ze strony urzędników dla rozstrzygania wątpliwości co do prawa na korzyść przedsiębiorcy. W związku z tym, w odpowiedzi na OSR EXPOST, który przesłaliśmy do Ministerstwa, Rozwoju technologii zaproponowaliśmy legislacyjne rozwiązanie tego problemu, czyli korekta artykułu 231 Kodeksu karnego. Oprócz tego zaproponowaliśmy, aby reprezentatywne organizacje pracodawców, które zasiadają w Radzie Dialogu społecznego, mogły występować do właściwych organów administracji, organów państwa o interpretacje wytyczne o charakterze generalnym, abstrakcyjnym i ogólnym. Co do Funkcjonowania poszczególnych przepisów czy grup przepisów w poszczególnych ustawach. Jest to o tyle istotne, że występowanie o interpretacje indywidualne zawsze obarczone jest takim dodatkiem, że one obowiązują tylko w tym konkretnym stanie prawnym, no a wiemy o tym, że no niezbyt często sytuacja prawna, czy okoliczności faktyczne konkretnej sprawy są w przypadku dwóch przedsiębiorców identyczne. W związku z tym stosowanie tych interpretacji indywidualnych czy powoływanie się na nie bywa utrudnione. Zwróciliśmy też uwagę na to, że e administracja w postaci portalu biznesgov.pl, jak to zostało przedstawione, w ocenie skutków regulacji ekspost znacząco się rozwinęła, że mamy do czynienia już z ponad 400 usługami publicznymi, które zostały zdigitalizowane. Jest kilkuset procentowy wzrost, jeśli chodzi o liczbę odsłon i wyświetleń rządowej witryny biznesgov.pl. Jest to zdecydowanie sygnał pozytywny, świadczący o tym, że przedsiębiorcy mają zaufanie do usług i chcą z nich korzystać. W związku z tym zachęciliśmy w naszym piśmie do tego, by digitalizować kolejne usługi publiczne i umożliwiać w szerszym zakresie kontakt z urzędami, organami administracji, a także to, by rejestry publiczne, które są prowadzone przez poszczególne organy, były ze sobą połączone funkcjonalnie, to znaczy umożliwiały dostęp i wymianę informacji.